Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy przeglądali Goodreadsa i najlepiej oceniane tam książki spośród tych, które miałam okazję przeczytać. Prawdopodobnie widzieliście już ten film u zaksiążkowanych na kanale, ja go również widziałam za granicą, wydaje mi się, że też Karola Karateusz taki nagrywała. Postanowiłam, że z wielką chęcią zobaczę, co też z tych moich półek jest tak bardzo polecane. Odpaliłam sobie Goodreadsa, wchodzę w półkę z książkami przeczytanymi i układam je ze spadającą oceną. Pierwsza książka to jest Życie Lisy Azaito, czy Aisato. Aisato. Ostatnio powiedziałam Lisy Tadeo, to jest całkowicie inna autorka i dziękuję, że ktoś na to zwrócił uwagę, bo ja nawet przy montowaniu tego nie zauważyłam, nie wychwyciłam tego. I ta książka ma ocenę 4,80. Ja jej wystawiłam 5 gwiazdek, więc tutaj jak najbardziej się zgadzam, to jest przepiękna książka. Przepiękne są po prostu te rysunki, te obrazy. Dalej mamy Słowa Światłości, które mają ocenę 4,75. Zjechałam trochę niżej i mamy Drogę Królów, czyli tą pierwszy Archiwum Burzowego Światła i to jest już ocena 4,64, ale no 11 setnych niżej. Archiwum Burzowego Światła w ogóle ma bardzo wysoką ocenę. Co mnie w sumie nie dziwi, to są chyba jedne z najwyżej ocenianych książek na Goodreadsie. Czy zasługują? Tak, myślę, że tak. Mocne Słowa, to jest książka, która ma ocenę 4,69, ja ją czytałam teraz, tylko jestem ciekawa. Ma 2000 opinii i 8500 ocen. No to nie tak wcale mało. I tutaj ja też wystawiałam 5 gwiazdek, więc też się zgadzam. Dalej 27 śmierci Tobiego Obeda z 4,65. Ja wystawiłam 4 gwiazdki. Tutaj mamy trochę mniej ocen, chociaż jak na polski reportaż to i tak dosyć dużo, po 712. Więc nieźle. To jest oczywiście reportaż, o którym opowiadałam Wam w zeszłym miesiącu. Reportaż o Kanadzie. Bo mamy tutaj historię po prostu znęcania się i szkół zresztą, do których to zgarniano rdzennych mieszkańców. No po prostu kultury, różne kultury rdzennych mieszkańców Ameryki. Harry Potter i Igrzyska Śmierci, jak to chciałam powiedzieć. Harry Potter i Insygnia Śmierci, 4,62. Niewidzialni, Zaginione Miasta, tom czwarty. O, słuchajcie, dwór. Zaginione Miasta mają ocenę tutaj 4,62. Nie wiem, gdzie jest pierwszy tom. Nie widzę go. Tak czy inaczej, Zaginione Miasta, tom piąty, ja mam czwarty. Czwarty jest najwyżej. Czwartemu tomowi Zaginionych Miast wystawiłam 5 gwiazdek, bo to był mój ulubiony tom. To jest, o Jezus, to co tam się dzieje. Zresztą w ogóle, to jest naprawdę świetny tom. Zakończenie jest bardzo dobre, ale zakończenie piątego tomu, mimo że jest przewidywalne, do przewidzenia właściwie, to jest wspaniałe. Jest po prostu rozrywa serce. Dwór Mgieł i Furii, czyli drugi tom Dworu Cierni i Róż. Ja wystawiałam 5 gwiazdek, ale to jest książka, którą ja oceniałam zaraz po tym, jak założyłam Goodreadsa, więc to były jeszcze początki. To jeszcze były czasy, kiedy każdej książce dawałam 5 gwiazdek. Teraz bym na pewno 5 gwiazdek nie dała. Myślę, że dałabym maksymalnie 4, bo pamiętam, jak dobrze się bawiłam przy tej książce. Przygody Mojego Duchołapa, to jest komiks Anety Jadowskiej. Tutaj wydaje mi się, że po prostu ma mało ocen. No, 27. Ocen ma 126. Heartstopper, któremu ja nie wystawiłam ocenę, ale on ma bardzo wysoko. Królestwo... O Jezus, jak się nazywa ta książka po polsku? Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy? Królestwo, tak? Chyba tak. 4,61. Ja wystawiłam 5 gwiazdek. Słowik, Kristin Hanna. Też wystawiłam 5 gwiazdek. 4,59. Teraz bym pewnie nie dała już 5 gwiazdek. Zresztą pożegnałam Cię z Kristin Hanna. Dawałam jej jeszcze jedną szansę przy Firefly Lane. Ale ta książka mi się straszliwie nie podobała. Natomiast Słowik... nie da się ukryć, że na Słowiku bardzo, bardzo mocno płakałam. Więc... no cóż...
A, słuchajcie, piąty tom Smoczej Straży, o którym ja tak w sumie mało mówię, ale to jest... Chciałabym przypomnieć, ja tutaj to też napisałam w opinii, ale Baśniobór naprawdę byłby niekompletny bez Smoczej Straży, bo ja absolutnie uwielbiam tę serię, zresztą tu też to jest napisane, uwielbiam tę serię. Naprawdę nie byłby kompletny. Mi się podobał ten piąty tom, chociaż uważam, że już naprawdę ta Smocza Straż w pewnym momencie, tak od tego trzeciego tomu jest trochę przekombinowana, tam się dużo dzieje, zresztą te książki są bardzo skomplikowane mimo wszystko, mimo tego, że to jest jednak fantastyka młodzieżowa, to one mają strasznie dużo się tam dzieje, strasznie to jest pogmatwane w pewnym momencie i można się czuć przytłoczonym, natomiast no, to są takie wspaniałe książki. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Dobra, Hrabia Monte Cristo, część druga, 4,56. Ja nie wystawiałam oceny pierwszemu tomowi, natomiast i tutaj bym dała 5 gwiazdek, ale to jest po prostu kwestia tego, że mamy wydanie dwutomowe w Polsce. Ja nie chciałam po pierwszym tomie oceniać, mimo że czasami mi się zdarza tak oceniać. To też zależy od książki. Wydaje mi się, że Przeminął z wiatrem też tak zostawiłam. Miasteczko Middlemarch też tak zostawiłam. Tak jak mówię, zależy od książki. Tutaj zostawiłam, ale dlatego, że ten. W sumie się cieszę, bo po tym pierwszym tomie pewnie bym wystawiała za 3 gwiazdki, a tak to doczekałam do tego drugiego tomu i wystawiłam 5. Bardzo lubię Hrabiego Monte Cristo, uważam, że zasłużenie. I tutaj mamy ocenę 4,56, co uważam, że jest naprawdę no, pierwsza klasyka w tym tutaj zestawieniu. Bardzo, bardzo wysoko. Bardzo się cieszę, że to akurat hrabia jest. Sarah J. Maas pominę milczeniem, dlatego że już bym nigdy nie dała tak wysokich ocen tutaj. No, a są wysokie. Powrót króla, Władca Pierścieni, 4,55. Nisko, nisko. Jest to zastanawiające. Znaczy, to i tak jest bardzo dużo, bo to 4,55. Ja wystawiałam 5 gwiazdek powrotowi? Temu trzeciemu tomowi Władcy Pierścieni, bo bardzo, bardzo mi się podobał. To zakończenie jest wspaniałe, naprawdę. Straszliwie się dobrze bawiłam. Hardstopper ponownie, 4,54. No naprawdę to dobrze jest to oceniane. W ogóle jestem ciekawa, ile ma opinii. 53 tysiące recenzji i 400 tysięcy opinii. No to bardzo dużo. Reminders of Him, cząstka ciebie, którą znam. Nie pamiętam, czy ja tę książkę czytałam w tym, czy w zeszłym miesiącu, ale chyba już wam o niej mówiłam. To jest książka oczywiście Colleen Hoover, która ma ocenę 4,53. Ja jej wystawiłam 4 gwiazdki. Teraz po czasie bym wystawiała 3, ale no tak to jest z tymi książkami Hoover, że jak ja je oceniam, wiecie, zaraz po, to zawsze daję trochę wyższą ocenę, bo jednak te emocje są cały czas gdzieś tam we mnie, a no nie da się ukryć, że ja te książki czytam na raz, więc szybko idzie. No ale tak, 3 gwiazdki. Może zmienię to. No, zmieniłam na 3, bo to jest bliższe teraz moim uczuciom. Mimo wszystko, w miarę dobra książka. Projekt Hail Mary Andy'ego Weira, 5 gwiazdek i ocena 4,52. Ja tutaj mam dopisane, że dałam 4,5 na 5. Bardzo mi się ta książka podobała. Słuchajcie, to jest tak świetna rozrywka. Ci bohaterowie są bardzo przyjemni. Zresztą zamysł na fabułę jest bardzo fajny. To jest takie science fiction, które ma być częściowo komediowe, które ma być taką rozrywką z elementami gdzieś tam właśnie przekazania tej wiedzy nam kosmicznej, ale jest tak fajne to wszystko. To jest mimo tego, że można się momentami poczuć przytłoczonym ilością informacji, które dostajemy, bo tego jest dosyć dużo, to i tak człowiek się tak zżywa z tą dwójką bohaterów. To jest no tak wyśmienita zabawa, że aż serce po prostu się cieszy, jak ja wspominam tę książkę. Także cieszę się, bardzo mnie cieszy ta wysoka ocena, 4,52 i ma 40 tysięcy recenzji i 307 tysięcy ocen. Wietrzne polowanie na Morrigan Crow. No i tak, czytałam tę książkę 2 razy, ma ocenę 4,52. Wundermistrz widzę ma 4,50 i jestem ciekawa, ile ma pierwszy tom. I mamy tutaj 4,34. No to i tak w sumie dosyć dużo. 10 tysięcy ocen i 52 tysiące
ocen. No i tak, dla mnie Pustka Wietrzna jest najlepsza, mimo wszystko. Chociaż ja uwielbiam w ogóle całą tą serię. Zresztą wiecie, że pałam ogromnym po prostu ogromem miłości do niej i strasznie mnie teraz zauważyłam. Myślałam, że czwarty tom ma premierę w tym październiku, a on będzie miał dopiero za rok w październiku. To jest tak, to jest, ja uwielbiam Morysię, uwielbiam, to jest, to też jest po prostu, ja uwielbiam książki, które, wiecie, po czasie zostawiają we mnie właśnie takie uczucia, gdzie ja siedzę przed kamerą i jedyne, co chciałabym Wam powiedzieć, to weźcie to i przeczytajcie, bo nic konstruktywnego Wam nie powiem, jak po prostu to, że staram się Wam teraz przekazać moje uczucia i moją miłość po prostu do tych książek. Labirynt duchów Carlosa Ruiza Zafona, czyli czwarty tom Cmentarza Zapomnianych Książek, wystawiam 4 gwiazdki, a ocena średnia to 4,52. Kubuś Puchatek był sobie miś. Ja Wam chyba w ogóle nie opowiadałam o tej książce, bo wydaje mi się, że chyba zapomniałam w zeszłym miesiącu, ale czytałam ją. To jest książka w stylu właśnie Kubusia Puchatka, napisana przez inną autorkę, ilustrowana przez osobę, która była gdzieś tam poduczana przez tę samą osobę, która dawała ilustrację, tworzyła ilustrację do Kubusia Puchatka. No i to jest o tym, o początkach Kubusia Puchatka. I to też było takie fajne, tak miło mi było do tego wrócić. Bardzo mocno zachowane w stylu klasycznych opowiadań tych Kubusio Michołatkowym, Puchatkowym, także super. Zima Czarownicy, czyli trylogia Zimowej Nocy, to jest zakończenie serii i mamy tutaj ocenę 4,50. Też mnie to nie dziwi, natomiast ja po czasie w ogóle nie myślę o tej serii. I też tak, jest bardzo dobra, to znaczy teraz, jak wiecie, przypomniałam sobie o niej, to mam takie poczucie, że to jest naprawdę świetna trylogia, w ogóle ciekawie poprowadzona i inna niż wszystkie mimo wszystko. To znaczy mało jest takich książek, ale ja o niej tak na co dzień nie myślę. Tak to wygląda. Do gwiazd Brandona Sandersona 4,50. Też w porządku. Ostatnio Wam mówiłam o tym na kanale, ale powtórzę jeszcze raz. Ja w mojej głowie ubzdurałam sobie, że do gwiazd jest Jaya Kristoffa, a nie Brandona Sandersona i jakoś tak w mojej głowie to zostało i nie chce się ode mnie odczepić, więc moja głowa uważa, że jest inaczej. Tyle miłości nie może umrzeć. To jest powieść docelowo dla dzieci, ale ona jest straszliwie smutna. Ona też ma mało ocen, bo tylko 34 opinie i 145 ocen. Ja wystawiam jej 4 gwiazdki i napisałam tutaj taniec przytulaniec, bo to była scena, która mnie doprowadziła do płaczu. Też bardzo dobra, jeżeli ktoś chciałby sięgnąć. No i wreszcie sięgamy, mamy coś polskiego. Nie wiem, chyba wcześniej nic nie było polskiego. Nie, była Aneta Jadowska, ale dobra. Mamy Znachora Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Ja wystawiłam 5 gwiazdek, a tutaj mamy średnią ocenę 4,49. Jak najbardziej zasłużenie. Wojna, która ocaliła mi życie, dałam 5 gwiazdek, 4,49. Też mnie to bardzo cieszy. Koniec maskarady, dałam 5 gwiazdek, ocena to 4,48. Słuchajcie, ze wszystkim się zgadzam. No tutaj Mistrz Igrzysk Tytanów, czyli czwarty tom Smoczej Straży, ja dałam 3 gwiazdki, a średnia ocena to 4,48, bo mnie wymęczył ten tom. Strasznie mnie jakoś tak wymęczył. Tak samo jak kolejne, czyli Bożogrobie, któremu ja dałam 3,5 gwiazdki, a średnia to 4,48. Natomiast mi się podobało zakończenie, ale nie cała książka. I zresztą na przykład w tym momencie ja najlepiej pamiętam to zakończenie, bo ono też się zresztą bezpośrednio jakby łączy z tym, co się dzieje w trzecim tomie. Natomiast no tak, nie mówię o nim. Uwolniona, czyli Jak wykształcenie odmieniło moje życie, Tary Westover. To jest świetna książka, też żałuję, że Wam częściej o niej nie mówię. Wystawiam jej 5 gwiazdek, a średnia ocena to 4,47. I tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. Chciałabym w ogóle, żeby więcej osób ją czytało, bo to jest historia kobiety, która wychowywała się w takiej bardzo zamkniętej, hermetycznej, mormońskiej rodzinie, w której to w ogóle... No tam i była przemoc, i nie było nauki. No i ona pewnego dnia po prostu zainteresowała się nauką, chciała się uczyć. I teraz już jako doktorka opowiada nam o swoich przeżyciach właśnie z nauką, z jej życia. Świetna książka, naprawdę
wybitna, pozwala człowiekowi po prostu docenić to, co my mamy i co dla nas jest normą, no bo jednak no jest to dla nas norma, że mamy dostęp do edukacji, łatwy dostęp do edukacji, a nie wszyscy to mają, mimo wszystko. A nie wszyscy to mają, mimo tego, że żyjemy w czasach, w których chciałoby się powiedzieć, że to jest, powiedzieć, że to jest na porządku dziennym. Nam Sparrow i Potwór z Sadzy 4,46, ja wystawiłam 4,5 gwiazdki, czyli 4. I to jest, tak jak tutaj napisałam, to jest taka książka w stylu starych baśni. I okazuje się, że w ogóle ten autor, to było jego zamysłem. I większość jego książek właśnie ma mieć taki styl. No tak, nie uważam, żeby to się udało w Peterze, Nimble i Magicznych Oczach, o czym będę Wam mówiła już niedługo na kanale, jak zrobię podsumowanie maratonu z literaturą dziecięcą. Natomiast w Nan Sparrow to się na pewno udało. Naprawdę świetna jest Nan Sparrow. Też mnie doprowadziła do płaczu. Other Worlds for Home 4,46. The House in the Cerulean Sea 4,45. Ja wystawiłam 4 gwiazdki. Na plebanii w Hayworth ma 4,45. Ja wystawiłam 5 gwiazdek, ale ocen mamy... Aha, mamy tylko 4 opinie i 87 ocen. No to też nic dziwnego. Pierwszy raz widzę drużynę. Drużyna tom trzeci. A to ciekawe, że akurat tom trzeci ma najwyższą ocenę. Ja wystawiłam 4 gwiazdki, a średnia ocena to 4,45. O, tak samo jak dziwi mnie bardzo Muza Koszmarów, bo tu jest niby, że ja wystawiłam 5 gwiazdek, no nie dałabym teraz znowu tyle, ale średnia ocena to 4,44, więc naprawdę bardzo wysoko. Ja w ogóle Lainey Taylor, nie wiem czy wiecie, ale czytałam taką inną książkę, pokażę Wam ją tutaj. Czytałam ją zaraz po premierze. O, to. To pamiętam, że czytałam. I tam bohaterka zbierała zęby. Zęby ludzi. I do dzisiaj to pamiętam. Nic więcej z niej nie pamiętam. Mam pierwszą książkę, z której oceną ja się osobiście nie zgadzam, czyli Pieśń o Achillesie, dlatego że tutaj mamy średnią ocenę 4,39, ja wystawiłam 2 gwiazdki. I to jest właśnie jeden z tych niewielu przypadków, które, jak to tutaj ten film udowadnia, gdzie ja się nie zgadzam z tą średnią opinią, ale w sumie w większości się zgadzam, co mnie też ciekawi. Chyba raczej w drugą stronę właśnie u mnie działają te opinie. 2,5 gwiazdki dałam, bo mi się ta książka bardzo nie podobała. I wiem, że ona jest uwielbiana i wszyscy jakby są fanami tego połączenia, tych bohaterów, gdzie ja totalnie to nie było dla mnie. Niestety. Jako, że ta część wyszła bardzo dobrze, to jestem ciekawa w drugą stronę, jak to wygląda. Więc nagrywam Wam ekran. Zrobiłam od najgorszych ocen. I teraz tak, mamy najniżej oceniana jest Gdy zasypie śnieg, czyli 2,72. Ja wystawiałam 1 gwiazdkę, więc znowu się zgadzam. The Beauty of the Wolf, która ma 2,96. Ja wystawiałam 3 gwiazdki, co na mnie już wtedy było naprawdę niską oceną. Bardzo mi się ta książka nie podobała. Ona była straszliwie erotyczna, co mnie jakoś tak zdziwiło. To był retelling Pięknej Bestii. Czarci Młyn, który nie wiedzieć czemu jest wyżej, a powinien być niżej, ma ocenę 2,33, natomiast tutaj są tylko 3 oceny, więc to tak średnio reprezentatywne. Czarne Skrzydła Czasu, 3,15. O mój Boże, ta książka ma tak niskie... A, to się zdziwiłam. 3,15, czyli Diane Setterfield, autorka 13 opowieści. To jest książka, której ja dałam 4 gwiazdki. Naprawdę nie byłam... Aż się dziwię, że ma tak niskie oceny. Nie wiem, z czego to wynika. Tak patrzę po moich znajomych tutaj na Goodreadsie. Ale większość... No tak, no nie ma ani jednej oceny poniżej 3 gwiazdek. Ale to w sumie jest ciekawe. Utonęła. To akurat wiedziałam, że ta książka Teres Bowman jest tak nisko oceniona. Ona ma 3,19. Ja jej wystawiłam 4 gwiazdki. Więc też ciekawie. Witchborn. Ja dałam 4 gwiazdki, a ma 3,26. Ej, to w sumie jest ciekawe. O, tutaj to akurat mi serce złamało, czyli ten obcy, który ma ocenę 3,30. Dlatego, że ja uważam, że ten obcy to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie ja czytałam, mimo że jak czytałam ją w podstawówce, to bardzo mi się nie podobała. Ale wiecie, to jeszcze były wtedy też te czasy, kiedy mi się nie podobała Ania z Zielonego Wzgórza. Ten obcy jest świetny,
jest bardzo dobrą książką. Chciałabym, żeby młodzi ją przeczytali, natomiast zdaję sobie sprawę, że ona się nie zestarzała dobrze, bo po prostu czasy nam bardzo poszły do przodu i to, co tam jest w tej książce, nie będzie bezpośrednio do te problemy, które są poruszone, nie będą bezpośrednio poruszały młodych czytelników, no bo dużo się w życiu takim codziennym zmieniło, mimo że ten problem, który tam jest niestety dalej aktualny. Ale no tak. Życie Sus, 3,39. O, Szkarłatna Litera, czyli klasyka. Ja dałam jedną gwiazdkę, ma 3,43. Dziennik Bridget Jones ma 3,60. Smutno mi. Nie chcę, żeby miał tak nisko. Te najniżej ocenione książki to są bardzo często książki takie mało znane. To na przykład jest Słoneczny Andrzeja Wardzika, któremu ja chyba jednak w sumie, wiecie co, zwiększę do 4 gwiazdek, bo mi się naprawdę ta książka podobała. Zresztą nagrywałam ostatnio film o tych krótkich książkach i bardzo żałowałam, że zapomniałam o tej książce, dlatego że ona ma świetne zakończenie i ja... Dlatego też teraz zwiększyłam na te 4 gwiazdki, bo uważam, że zakończenie jest naprawdę bardzo dobre. Jest tylko 11 opinii i 30 ocen. I ocena jest 3,63, więc w sumie dosyć nisko. A to jest dobra książka. To jest historia mężczyzny, który jedzie pociągiem z Warszawy do Pragi, do swojego ojca, który jest chory. No i w tym pociągu są różni dziwni ludzie, no i on poznaje ich historię i mają gdzieś tam, to życie ma ich się połączyć. No naprawdę bardzo dobre zakończenie. I to by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie książki są u Was najwyżej oceniane na Goodreadsie, a jakie są najniżej. Ja sobie bardzo chętnie, tak dla frajdy, poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!